Cześć, jestem Mati, a to jest kanał Żyj tak jak chcesz. Niedawno z vlogiem Mateuszem wpadłem na pomysł nakręcenia filmiku o marzeniach. Zwerbowałem kilku youtuberów i mam nadzieję, że ogólny zamysł filmiku Wam się spodoba. Jeśli oglądacie moje filmiki, na pewno znacie już moje marzenia. Są one ściśle związane z muzyką, a także z koncertem Green Day'a. Jedno z youtubowych marzeń właśnie teraz się spełnia, bo kręcę z taką jakby wymarzoną ekipą. O marzeniach mogę tylko powiedzieć tyle, że żeby je spełnić, trzeba po prostu zapierdalać. A teraz zobaczcie, jak inni youtuberzy postrzegają swoje marzenia. Moim największym marzeniem było zawsze to, żeby móc robić w życiu tylko i wyłącznie takie rzeczy, które się kocha, lubi, z których się ma zajebisty fan i na tym zarabiać pieniądze i z tego żyć. I zapewnić jeszcze byt swoim bliskim. No oczywiście w naszym kraju nie jest to do końca możliwe, a czasami nie jest to możliwe wcale. Zależy, co się robi, prawda? Tak. Moim drugim, największym marzeniem było zawsze to, żeby mieć w domu kran, z którego cały czas leci piwo. Taki rociąg do browaru prosto. Wasze zdrowie, ty. Cześć, marzenia są moim zdaniem pewnego rodzaju wyzwaniem od życia, a kiedy te każde kolejne marzenie uda nam się spełnić, kończy się pewien etap w naszym życiu i jesteśmy bogaci o kolejne doświadczenie. O czym ja marzę? Marzę o tym, żeby przyszedł dzień, w którym ludzie nie będą się musieli martwić, czy im starczy kasy do wypłaty. I o tym marzę też, żeby ludzie, którzy rządzą naszym krajem, pokazali, że faktycznie są ludźmi i mają serca. Żeby nie wpieprzali się w nasze życia i na przykład, jeżeli chodzi o homoseksualistów, żeby pozwalali kochać tych, których naprawdę chcemy kochać. Marzenia są najważniejszą częścią naszego życia. One dają nam motywację. Motywacja jest nam niezbędna do jakiegokolwiek działania. I obojętnie, czy są to marzenia związane z tym, że chcemy mieć klocki, czy chcemy być zdrowi, czy chcemy kogoś pokochać, czy chcemy mieć dużo hajcu, one nas napędzają w naszym życiu. Bez marzeń nie ma sensu w życiu. Marzenia nadają naszemu życiu sens. U mnie w radiu ludzie mówią, że człowiek robi fajne rzeczy dlatego, bo chce zarobić. Że chce, żeby mu było lepiej i fajniej teraz w życiu. Ale ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że człowiek robi te fajne rzeczy, te najfajniejsze. Ludzie robią dlatego, bo mają marzenia. Marzenia to jest wizja przyszłości, która może być. To jest patrzenie w tą przyszłość zamiast patrzenie na to, co jest tutaj, dziś i teraz. To jest takie podawanie piłki do zawodnika, który dopiero do niej dobiegnie. To są marzenia i tym się lepiej kierować i wtedy się robi naprawdę najfajniejsze rzeczy na świecie. Marzenie. No, Beata Kozidrak śpiewała kiedyś: wyciągnij dłonie i chwyć marzenie. Tylko że ja nie znam żadnej marzeny. Dlatego tak marzę po prostu. Marzę flomastrami po bloku. Życie bez marzeń byłoby chujowe. Marzenia jak sen. Wyobrażamy sobie czasem rzeczy nierealne, lecz niektóre się spełniają. Prawie wszyscy mieli marzenie, żeby wygrać na przykład w Totka. I co by zrobili z tymi pieniędzmi? Wydali na dziwki, imprezy, dobrą zabawę, a może komuś by pomogli, rozwijali swoją pasję na wyższym standardzie i zostali sobą. Warto marzyć i spełniać swoje marzenia. Peace. Kiedy ktoś pyta mnie o marzenia, to przeważnie wzruszam ramionami, bo udało mi się osiągnąć wszystkie, które były realnymi celami. Ale jest coś, co nie jest takie proste. Chciałbym być bogaty do obrzydliwości. Jednak nie po to, aby kupić sobie złoty jacht, drużynę piłkarską i żreć kawior diamentową łyżką. Jeździłbym po całym kraju, pomagając ludziom w potrzebie. Dzięki pieniądzom mógłbym dać innym nadzieję na lepsze jutro i możliwość realizacji własnych marzeń. Realizacja marzeń to z reguły kwestia czasu i wytrwałości. Bardzo podoba mi się tutaj teoria stworzona przez Malcolma Gladwella, który mówi o tym, że jeśli robisz coś przez 10 tysięcy godzin, to stajesz się w tym mistrzem. I może się wydawać, że to bardzo dużo czasu, ale pamiętajmy, jaka jest stawka. Jest bardzo wysoka. I nawet w całym tym czasie, dopóki próbujesz, wygrywasz. Dla większości ludzi spełnienie marzeń jest celem, ale ich sens jest znacznie bardziej skomplikowany. Marzenie nie musi się ziścić, żeby spełnić swoją funkcję.
Marzenia są po to, żebyśmy nie stali w miejscu. To taka poręcz przy schodach do szczęścia. Widzę demografię na YouTube, widzę statystyki wieku i wiecie co? Połowa widzów ma tyle lat, że nadal gada do kibla ekranu, myśląc, że usłyszą je żółwie ninja w kanałach. Te dzieci dożyją 2100 roku, ery digitalizacji świadomości, cyfrowej nieśmiertelności. Tymczasem ich marzeniami są srajfony i wyższe szkoły zarządzania polem namiotowym. Dlatego czasami marzę, by być ptakiem i móc latać wysoko nad niektórymi osobami i srać im na głowy. Jeśli filmik przypadł Ci do gustu, zachęcam do jego oceny oraz do klikania pajacyka. Do zobaczenia za kilka dni, Mati.